serdecznie, z tej strony oczywiście Firefly i dzisiaj przeprowadzimy sobie wywiad z Markiem. Przywitaj się, Marku. Siema, jestem Marek. Dobrze, Marku, także mam 5 pytań, o które bardzo chciałbym ciebie zapytać. Możesz na nie odpowiedzieć, prawda? No co mnie to obchodzi? Siadaj, zaczynamy. Dobra, dobra, Marek, Jezus, przed chwilą zaczęliśmy, a ty już na mnie krzyczysz, Jezus Maria. Marku, może chciałbyś się czegoś napić, mogę ci przynieść wodę albo coś, cokolwiek. Prosto z góry lodowej, piję ją od urodzenia. Cena za 1 litr wynosi zaledwie 350 zł. Jest zapakowana w ekskluzywne opakowanie. A to jednak się obejdzie bez picia. Okej, także pierwsze pytanie jest tak, jakim przyjechałeś dzisiaj autem? Ferrari 458 Italia. O kurde, okej, to nawet się nie będę pytał, ile kosztuje. Także przejdźmy już do drugiego pytania. Jakie masz hobby? Po wielu latach doświadczeń zawsze swoje dziewice myłem w mleku. Aha, no dobrze, dobrze, bo ja myślałem, że ty tylko tak na filmie mówię, że je kąpisz, że no skoro masz takie hobby, a to faktycznie da radę tak mlekiem kogoś wykąpać, to wtedy czysty jesteś w ogóle. Jednakże niedawno odkryłem nowy sposób na umycie dziewicy, dzięki któremu dziewice są jeszcze czystsze, wręcz idealnie czyste. Dobra, to już ogarniam, okej. Okay. Dobra, w ogóle Marek, jesteś jeszcze zmęczony, może zrobimy przerwę. Co ty na to? Dobra, zepsułeś mi w ogóle ochotę na cokolwiek. Nie... No, zrobimy przerwę. Także do zobaczenia. Dobrze, trzecie pytanie, to tak już pomiędzy nami. Nagra ze mną jeszcze drugi odcinek, proszę. No, a co ty myślisz, że ja sam może byś poczuł się taki sam jak ja, czy masz być gorszy ode mnie? No, nie rozumiem, o co ci chodzi. No proszę, nagraj, no. Nie, Marek, nie bądź taki. No trudno, to już twój problem. Chyba wystarczająco dużo ci płacę, żebyś sobie z tym poradził, także... Okej, także czwarte pytanie. Z kim lub z jakim youtuberem najlepiej ci się pracowało? No ta, no dobra, dobra. Okej, także ostatnie pytanie dla ciebie, Lordzie. Czy zawsze odpowiadasz każdemu swojemu widzowi, nawet i to w komentarzach, całą prawdą? Czy po prostu mówisz każdemu swojemu widzowi prawdę? To co? Nie, to ma. Bańkę ponadnie. To co? A i słuchaj, ja nie piję tego więcej. Nagrywamy. Jak nie pijesz? No nie, ustawiamy to. No Marek, no pogrzało cię. Przyjęliśmy jakieś soczki, no, ustawiam nic to. Nie... Wiesz, jakie to jest ostre? No wiem, no coraz ostrzej się od tabasko, ale nic nie ustawiamy. No kurczę, no jak chcesz ustawić? Wieku, jak mi gardło boli. No to będziesz widzów oszukiwać, no Marek. Nigdy jeszcze nic nie ustawiłem, a reakcja będzie taka sama, poudaję coś. No nie poudajesz, ty nie umiesz. Widziałem, jakie to jest ostre. Jeżeli te wszystkie są tak samo ostre, to spokojnie, dam radę udawać. A wiem, że widzowie lubią te filmy, w których piję te ostre sosy, także ustawimy. No to, nie, Marek. Będzie... A widzisz, czyli oszukujesz swoich widzów. Ale myślę, że to się raczej kończy zawsze łagodnie. Nikt o tym nie wie oprócz nas dwóch, tak? Zaczynam od zabawy. Dałem lekko do ręki. No dobra, zaczynamy. O Jezu, dobra, Marek, kończymy to. Tego nie było, dobra. Był z wami Firefly i Lord Kruszwil. To jest koniec, siemanko. Pożegnaj się, Lord. Siema, jestem Marek.